I do Was, Herops, to jest kolejna seria interaktywna. To znaczy interaktywna, to znaczy, że wy piszecie komentarze pod odcinkiem, ja na samym odcinku czytam te komentarze, pokazuję je, biorę propozycje, no i tak po prostu nie nagrywam 50 odcinków do przodu, tylko odcinek komentarzy, czyli że będę reagować na Wasze komentarze. To jest, jak widzicie, Jan Mayen, Bear has landed. I uwaga, udało mi się zrobić to, czego nikomu właśnie nie udało nigdy w życiu. Spieprzyć grę Jan Mayenem. Nie pytajcie. Ale i tak wam opowiem, bo mi się zrespił we Florencji i podbiłem szybko Papal State'a i zacząłem od razu na inne państewka włoskie iść. Od razu w pół Italii wchłonąłem pod napletem, która była drugą połową. Koalicja, cała Europa mi się stworzyła. No i w pierdziel dostałem po prostu, bo jednak 70 tysięcy wojska Jan Mayenu na... To było, tak na moje oko, 600-700 tysięcy wojska Europy, że parę set tysięcy ogólnie, to jednak nie miałem zbytnio szans. No jednak 150 dyscypliny to pozwala na walkę maksymalnie tak z półtorej większymi państwami, a nie 10-krotnie większymi. Jak ktoś nie wie, to jest Jan Mayen, już opisuje, jakie ma zarąbiste bonusy, plus 50% dyscypliny, plus 100% manpower recovery speed, jednocześnie plus 100 tysięcy manpowera, 600 tax income'u, to jeszcze nie widać, by się nie załadowało, land force limit modifier, czyli że zwiększona jest ilość wojska oraz ilość floty, core creation cost, co na dodatek łączy się równocześnie z ideą core creation cost, co daje nam minus 90% kosztów korowania, minus 10 national unrestu dostajemy, minus 50% land attrition. No i tak wyglądają idee, już on tutaj przeskakuje, to będzie zajebiste, jak to zdobędziemy. Jak sądzę, pierwszą ideą, którą będziemy musieli zdobyć, to jest idea religijna, chociaż możecie mnie zawsze poprawić. Jak wygląda nasz władca? O, zero chujowy, kurwa. Ja się miałem lepszego, jak grałem na tej Florencji. Ale będzie trzeba nawracać. Puścimy grę, gdyż i tak nie możemy na początku przez pierwszy miesiąc komputerowi wypowiadać wojen. Zbiorę się tutaj i podzielę armię. Co to jest? Good evening, my lady. Tam byłem republiką, teraz jestem królestwem, tak? Tak chyba. Ale wolę tak, żeby było, mój król ma 20 lat. Zawsze może jeszcze spłocić potomka, nawet jak będzie na wojnie podbijać. Zawsze wszystko możliwe. Teraz mogę wziąć... Missionary Trend, zarąbiście. Nie chcę w trójki. To wezmę sobie wtedy jedynkę na dyplomację, bo to i tak niezbyt ważne. Ale dyscyplinę oczywiście wezmę sobie dwójeczkę. Nasi rywale to Ming tylko może być rywalem. Teraz zmniejszy nam się czas nawracania. Już mogę wypowiadać wojny? Mogę wypowiadać wojny. No to co się będziemy pieprzyć? Mamy czasu zbeli imperializm chyba. Z czego oczywiście będziemy korzystać jak porąbani. Jeszcze nie da atakować tutaj Korei, gdyż wolę państwa okolicy atakować i je niszczyć. A, jak ktoś, nie wiem, chciałem nawiązać do jednego tematu. A propos, pod trzecim odcinkiem grania Polakami, wtedy rozbiór Polski. Obraziłem niedźwiedzia, ale w sposób humorystyczny, że nagram Jan Mayen, mimo że pewny wypierdek YouTube'a nagrał to, nagrał właśnie serię o swojej rodzinie, czyli że tu chodziło dla mądrzejszych oczywiście o niedźwiedzia, ale jeszcze mądrzejsi zrozumieli, że to był żart, a nie rzucili to na grupę niedźwiedzia i od razu kuźwa łapki w dół poszły, że etnicznie atakują i tak dalej. Chciałem wam powiedzieć, że do niedźwiedzia nic nie mam. Kurwa, jakbym był chamski, to bym powiedział jeszcze takie fajne sformułowanie, że nic nie mam, nawet szacunku, ale chamski nie jestem. Nie no. Ming ich chroni jak cholera, to trzeba przestać chronić Ming. I nie zaraz pieprzyć. Ty masz Ming sojuszników, masz tylko guaranteed independence na państwa, które... No niestety, ja bym chętnie chciał. Wy zostaniecie tutaj. No i się trzeba rzucić na Ming. Niestety mechanika Sailorsów na razie nie pozwala nam niszczyć całego świata morsko, czyli na pewno szybko na Japonię się nie wbijemy, jak tych Sailorsów nie pozdobywamy.
5-6-5, medwed. Świetnie, ziomuś. Jesteś nowym bogiem. Mi się tam podoba. Z tym migiem nie powinno być problemu. Przejmę te prowincje, zdobędę stolicę, od razu zdobędę te prowincje i zaatakuję Ming. No, 100% już mogę brać, pokój. U, 163%, to takie drogie. Ja nie było tych modifierów tutaj, gdzie one były napisane? Nie mam żadnego pojęcia, ale co takie drogie, to są biedne prowincje. A, bo hajs wziąłem. No, rolać mnie ten hajs. A, chcę posprawdzać jedną rzecz. Ale nie trzeba się tutaj state'y chyba bawić. Mam nadzieję, taką nadzieję, bo nawet nie wiem, o co chodzi dokładnie w tych state'ach. Zrobiliśmy giryń, dzięki czemu możemy iść spokojnie teraz na Ming. A ich zaatakować, se stack wipe'ować i pooblegać. Jak mam wojnę z Mingiem, to wolę ją skończyć, niż prowadzić jeszcze 5 innych wojen, gdyż jednak Ming może mieć trochę wojska. Jednak no, to ma tego wojska, ale raczej nie wygrają tej wojny. Zaraz prawdopodobnie, znając życie, jak tak bardzo osłabi Ming, to inne państwa się na tym Ming rzucą, Ming się rozpadnie i będą mieli przychlapane w sumie. Jakaś piątka próbuje oblegać moją stolicę. Teraz pierwsze forty wylądują w naszym kraju. Pięknym, wspaniałym. Ile mam merkantylizmu? 11%. Jeszcze byłoby dobre, jakby on osiągnął wiek 16-15 lat i ten by umarł. By było doskonałe. Ruszyłbym się w takim wypadku. I się pośliznął to pieprzone mydło. Ten mur chiński was nie wybroni tutaj. Nie macie najmniejszych szans. You can never have enough. Enough much manpower, czy jakoś tam było napisane. Kij wie. Okej, okay, Naval Race versus Ming. Conquer Ilan Had... Ilan? Nie Milan. Ilan Hala. Europę widzę, ciekawe. Co nam to da? Okej, okay. Tego proper fleeta i tak dalej to bym chętnie porobił. Problem jest z tym, że niestety nowy system Sailorsu no nie pozwala od razu sobie walnąć maksymalnej nie wiadomo jakiej floty. Jak widzicie, już nie mam overextensji. To jest spowodowane tym, że nie dość, że szybko tanie skorowanie, to szybko się koruje. Idziemy na Beijing od razu. Ktoś ma tutaj Siege'a? Nie ma Siege'a, więc obojętnie, która armia pójdzie na Beijing, na Pekin w sumie. Nie ma odbijania prowincji tak z tyłu. O nie, Mik mnie zaatakował 2 czy 3 tysiącami. To zrobiłem, zniszczyłem ich, ha. Niestety te statki nie mogą denerwować tutaj. Pewnie będą denerwować. A, no właśnie, zapomniałem poprzydzielać tutaj kupców. Chcę zobaczyć, jak wygląda trade w Girinie. Oczywiście zbieram. Który jestem w Girinie?
W ogóle nie ma w Girinie. Ale ja mało ciągnę. No w sumie na porównanie z tym to bardzo mało. Z Kalifornii. Mam tutaj handel kalifornijski, dostaję informacje. Inoki są w Kalifornii. Jest bardzo chujowy handel, tak widzę, bo przychodzi tylko z Ameryki, a rozchodzi się wszędzie. Zdoby się tutaj w Niponie zbierać i w Beijingu zbierać. I to byłoby bardzo dobre dla nas. Dlaczego jak coś zacząłem grę od nowa i w tym miejscu, w momencie jak wcześniej mówiłem, że grałem we Florencji, gdyż nie będzie tutaj aż tyle koalicji tak bardzo niszczących państwo. Koalicje będą, oczywiście, ale nie tak, że będę umierać, cierpieć i tak dalej. Że o Boże, koalicja, zniszczony. Nie będzie tutaj tak, że będzie szło 600 tysięcy na mnie ze względu na koalicję. Moim celem, jak da radę, to jest zdobycie wszystkich centrów religijnych, znaczy Beijingu, który jest tych większych religii, o tak. Konfucjanizm, czyli Beijing, hinduizm, czyli nawet nie wiem, co jest tutaj stolicą w Indiach. Ja mam tu jakiś Bidar lub coś tutaj w Vidyayanagarze. Tych religii nie liczę. Tęgryzmu też nie liczę. Mekkę na pewno. Na pewno Rzym. I nie wiem co jeszcze. Zobaczymy. Ogólnie chodzi o ogólnoświatowy pierdziel. O dobrych ziomków imigrantów. Przyszli 8-10 tysiącami teraz. No i wybyli 9-10 tysiącami. Jest opcja ten bezwarunkowej kapitulacji. Czyli, że klikamy i oni mają 2 miesiące, czyli jest szansa, że w ciągu 2 miesięcy wyślą nam ofertę pokoju, która zostanie przez nas na 100% akceptowana. I nie będziemy mogli po prostu reagować na to. Tak jak mieli Niemcy podczas II wojny światowej, że musieli, że bezwarunkową kapitulację podpisali. Dobra, tymi wojskami tutaj latać z nadzieją na właśnie podbijanie prowincji, tędy w Mingu walczyć, przydałby się już na czwórkę dać. Chciałem wypowiedzieć sobie kolejną wojnę. O, Korcin tu jest. Już sobie sojuszników porobili, więc ale to w sumie dla nas pół biedy. Conquest Ilan Hala, ale wezmę kapitan Jaran w sumie. O nie, Ilan Hala na przykład, niech będzie. Skoro Korcin się bije, to ja się rzucę od razu na jego prowincję. Nie powinienem mieć większych problemów w bitwie tutaj, szczególnie, że oni biją się w górach i mają jeszcze zmniejszony tam szok. Poradnie mam odrobinkę mniej, ale to głównie nie wiem czemu przez w sumie. Przez co? Dobra, na animizm już tutaj nawracam prowincję. Jedynym naszym bratem w animizmie jest w sumie Ryuku. Tak patrzę, tu są jeszcze prowincje animistyczne, ale one są wysepkami tylko. Tu jest prowincja animistyczna, tu jest prowincja animistyczna. Ryuku, drogi przyjacielu, wierzę. No nie, mamy minus 1000 za invasion, szkoda, chciałem sojusz. Chciałem znaleźć przyjaciół. Koreo, spokojnie, najpierw od Mingu wezmę sobie tutaj te prowincje. Dopiero wtedy pomyślimy o tobie. Zaraz pójdę na Ilan Hala, by Wargola zdobyć. Tu idzie jakaś aremka taka śmieszna od Mingu. Słaby generał, może lepszy. O, lepszy wypad. Tego usunę, żeby mi za dużo punktów militarnych nie kradł, gdyż to też jest ważne. Teraz tam się Korea to było zajmie. Ty się tam nie martw. Zawrócili nagle. A to szkoda.
Dobra, Mingu drogi, ile chciałbyś mi oddać? Nawet jednej prowincji nie chciałbyś mi oddać. Co jest bardzo niedobre. Tutaj się zachowujesz. BF. Brzydko brzydal. Ale zostaliście zniszczeni. W bitwie pod Baodingiem. Kurde, podrzuciłbym tutaj tą armię i chyba to zrobię. Ta Korea zaczyna mnie denerwować. Ona ma flotę, ma jedną prowincję tutaj morską, dzięki któremu może robić te pojedyncze tysiące. I nie by się odbijać. O, jest 80% buntowników Haixi. Nic nie mogę z tym zmienić, bo jestem w stanie wojny i to po prostu będzie rosło. Dopóki Ming nie będzie chciał pokoju, to będziemy mieli z tym problem. Zaraz pobiję te 3000, co mi stolicy oblegają. Odkrywam jakąś Armenię chyba. Dobra, pójdziecie najpierw tu, później pójdziecie w to miejsce. No, a nie, wy zostańcie. A wy odkrywajcie tam dalej. Chociaż byłoby trochę strach rzucić te 9000 na 30 000. Zdobyli mi stolicę. To idźcie tutaj, bo odbijają tą prowincję. Czyli, że mają teraz dodatkowe 2000 czy 3000 wojska, które wyparują od Jerenu. Na serio, mi się tak wyrażę, głupia decyzja. Datong zdobyty. Tego generała, by tym Beijingu wpieprzyć. Albo zostań jeszcze. Nie mają 35%. Myślę, że rzucił na nią całą armią na nich. Bym na 100% ich zniszczył. Niestety boję się, że ze względu na to, że jestem western, to oni mogą łatwo się zwesternizować za jakiś czas. Za jakiś niedługi czas. Ale liczę, że wy zdobędziecie szybciej tą prowincję, niż oni Beijing odbiją. To jest akurat bardzo ważny współczynnik decydujący. Tam czynnik decydujący. Okej, zdobyli tą jedną prowincję, którą miałem ochotę, żeby zdobyli. Podzielcie się tutaj. Ej, no kurwa. Dobra. Pieprz tutaj się szykuje. Tak, wipe. Nie odbili i są martwi. Bezsensowne ich poświęcenie. Jak to Ming ciągnie z wojskiem? Czy ciągnie na najmusach? Czy ma manpower? Ciągnie na 20 tysiąca najmusach i manpower dzięki temu odbija, czyli że mają głównie najemników w tym momencie. Ming. Mingiem mam tylko 19%, czyli że wojna z Mingiem będzie bardzo ciężka. Jednak przydałoby się nawet Minga wycofać z tej wojny, by tutaj się skupić na wschodzie. I Mingiem później na Ming pójść od wszystkich stron i z samym Mingiem prowadzić wojnę. A dlatego ja bym poprosił tylko Chang'an w sumie. War Reparation? Nie, no, szkoda, chciałem was trochę pieniądze wykrztusić. Okej, nie demarudzić, czy mało, czy nie mało. Czy mogłem więcej, czy nie mogłem więcej, ale jednak wojsko mi się przyda, na przykład, na takich buntowników, którzy zgaduję, mają moją dyscyplinę. Może być trochę nieciekawie, dlatego muszę szybko wysłać tutaj wsparcie. Zobaczyć mają moją dyscyplinę.
No oni niestety mają moją dyscyplinę. Jak muszę ich liczbę pokonać. Dobrze, że zdołem chociaż ten fort, dzięki czemu tutaj się separatyzm nie zrobił. Okej, okay, Koreo. To weźmy zamiast tej prowincji, zdobądźmy tą wyspę. Ora, bez pieniędzy, ponieważ to są problemy z tymi pieniędzmi później. I zamiast tej prowincji anulujesz traktaty z Mingiem, by nie było tego wspierania ich waszej niepodległości. Chciałem tą wyspę ze względu na to głównie. By nie było problemów. O, mam problem z Urek Zoshin. By nie było problemu, że znowu się desantować pojedynczymi jednostkami w to miejsce. Tam i też sądzę, że mógłbym wziąć pokój. Mongolia. A tu bym się tak wbił chętnie. Korcin. Jan Mayen się rozrasta. Anektacje się nie zgodzą, ale spoko, zrobimy to kiedy indziej. Orepsy też się nie zgodzą. Dobrze, że korowanie nam się robi w parę miesięcy. W większości prowincji w sumie. I ta overekscencja aż tak bardzo mnie nie zaboli, mimo że tędzie rosnąć. A korupcja, ale przez sekundę, chwilę, no dosłownie przez chwilę, bo już tutaj jak widać lecą jak porąbane te wskaźniki. Aż tak zaraz nie powinno powybuchać te rebel frakcje, mimo że mają 75% szansy, że wzrosną. Ravrrrrrr Brumblomsfielet GUMH. Tracę hajs na reinforcementy głównie. Jednak trochę te wojny pobolały przez pewien okres czasu. Mam 7000 do zregenerowania. Chyba w ten sposób, żeby się te merchant guildy tam nie poobrażały. Już spadła overekscencja poniżej 100%. Dostałem jeszcze jeden stabilności. To mi pozwoli oczywiście lepiej nawracać między innymi prowincje, jednak ten missionary się przyda na 100% według mnie. No oraz niestety muszę pozwiększać autonomię, gdyż pomimo tego, że unresty mamy minus 10, to nie oznacza nieskończonych możliwości podbijania prowincji. Trade kompanię mogę robić. Niestety będzie te 100%. Nie wiem, czy muszę do state'u włączyć, czy jak? Nie na czym te state'y polegają. Może za jakiś czas się dowiem. Albo zrozumiem. Albo mi to wytłumaczycie w komentarzach. Ładnie poproszę. Bardzo ładnie poproszę. Wytłumaczenie, gdyż ja nie mam pojęcia co klikam, po prostu wiem, że autonomia mi się wtedy mniejsza dzieje. A muszę się chyba prowincję najpierw okorować, później muszę je okorować drugi raz niestety. Nasza unresty i chyba jednak zmienię się na Wajranę, chociaż nie jestem pewien. Ten animis jednak trochę boli. A Wajranę dopiero tutaj doświadczę.
Dobra, ale wszystko mi możecie doradzić już w kolejnych w komentarzach do kolejnych odcinków. Ja to jeszcze chwilę tak przegram, żeby mi się overexcencja zrobiła, żeby mi te jednostki się pozupełniały na maksa. I na następnym odcinku już pociśniemy sobie dalej. Tajeren, Mongolię, Korhin, Nianzu. Jak mi się Sailorsy porobią, to w końcu wbiję, chociaż mam jakimś Sailorsów tylko 130, co jest bardzo marne. Tego jeszcze nie zmodyfikowali w Janmajenie niestety. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Janmajenu. Pamiętajcie w komentarzach. Cześć, pa.